Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, oczywiście dzisiaj nagrody za Division Rivals za ligę czwartą, chyba? Tak, czwarta liga. Nie sugerujcie się tym, co jest napisane tutaj, to nie jest dziesiąta liga, spokojnie, aż tak ze mną nie jest źle, ale mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego wpadnie. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dailwin. Bawcie się dobrze! A my możemy oczywiście od razu przejść do paczek, do nagród. I teraz tak, mamy do wyboru jedną na pewno wymienną paczkę za 50 koła, ale co mi mówił Damian, ponoć nie ma tutaj gwarantowanej oceny 8-3, więc troszkę się boję tego brać, więc kurczę, no z jednej strony potrzebuję monet, nie? Potrzebuję monet, więc wydaje mi się, że ta opcja pierwsza jest najlepsza, więc chyba zaryzykuję. Potrzebuję monet, po prostu. No potrzebuję monet na transfery, więc biorę paczkę wymienną za 50 koła, ileś tam jeszcze monet i paczkę z małymi zawodnikami. Co? Małymi zawodnikami? Małą złotą paczkę zawodników Prime, dokładnie. Także wydaje mi się, że ta opcja dla mnie jest najlepsza, no bo mówię, musimy się wzbogacić, potrzebuję transferów po prostu w tym klubie. Proszę, dajcie mi znać, co u was fajnego wpadło. Mam nadzieję, że jakiś walkout dzisiaj zobaczymy. I oprócz tych paczek mamy też jeszcze jedną niewymienną, ponieważ zrobiłem, słuchajcie, srebrne jakieś wyzwania, gdzie się za wszystko dostaje taką paczkę, więc trochę poświęciłem się, nie ukrywam, dlatego mam nadzieję, że docenicie jak najbardziej. Dobra, 6 piłkarzy, 3 rzadkich. Może tutaj jakiś walkoutik? E-sports? Mamy ekrany, także jest fajnie, mamy ekrany i to jest De Gea, możliwe, że to nie jest to samo co kiedyś, nie? Ale jednak De Gea, no, mógłby coś kosztować, myślę, mógłby. Nie obraziłbym się, gdyby tak było. A kosztuje, no, 2 koła. Chyba go zostawię na razie, możliwe, że zdrożeje, więc po prostu na razie go wyślę na listę transferową. Spodziewałem się takiego obrotu wydarzeń, powiem szczerze. Dobra, no i mówiłem, no tutaj niestety nie ma, nawet nie ma napisane, że po prostu, no, nie masz gwarantowanych ekranów, nie? Więc no, zaryzykujmy, może jednak jakiś walkout się pojawi z tej paczki. Nie, nie będzie walkout. Tu Mendy, nie! Nie, to jest Dinie. Kurde. Czy warto było? No tak nie za bardzo. Chyba, że w środku jeszcze będzie Mendy, albo Militao, albo... Albo nie. Mam jeszcze paczkę za 55 koła, okej? Okay? Jest ta paczka, tutaj jest na pewno gwarancja ekranów, więc mam nadzieję, że chociaż tutaj będzie ten walkout, nie? Prosiłbym bardzo. Jest! To to jest? Jordi Alba! Ej! Okej! Okay. Nie będę chyba, znaczy teoretycznie mógłbym nim grać, gdybym miał formację 4-5-1, więc spoko. Jordi Alba byłby okej, okay. Damy go sobie na razie do klubu, no bo mówię, no raczej nie będę go jeszcze teraz używał. Ktoś jeszcze? Może? Kondogbia. Ake, o, ale i tak niesprzedawalny, więc bez różnicy. Jordi Alba by kosztował tylko 10, naprawdę? No w sumie Mendy jest lepszy teoretycznie za ligi, nie? No nic, okej, okay. Mamy też tutaj cień przy okazji. Przyjemnie. I Matip. Okej, tylko że to jest niewymienny Matip. Dobra, zrobię jeszcze wymianę. A nie, nie mogę zrobić wymiany 7-8+, chyba. Czy mogę? Zaraz zobaczę. Nie, już nie ma tej wymiany, także muszę zrobić złotą wymianę. Okej. Dobra, więc złotą wymianę oczywiście jeszcze robimy, żeby przepalić te 3 duplikaty, więc jeszcze jest jakaś szansa teoretycznie na jakiś kolejny walkoutik. Byłoby całkiem przyjemnie, nie ukrywam, dlatego zobaczmy. Przejdźmy sobie do sklepu. Może jednak. Jakieś ekrany. Okej. Proszę bardzo, once to watch Saul po prostu trafiony. Co prawda to nie jest walkout, nie? A to jest kolejny once to watch trafiony. Ze złotej wymiany w ogóle, co jest grane? Nice, okej, okay. No to czyli jednak warto było przepalić te 3 duplikaty, okej, okay. Saul. Mam nadzieję, że Chelsea coś tam zrobi fajnego, żeby ten Saul się zagridował. Okej, zostawimy go sobie oczywiście, jakżeby inaczej. Dobra, więc co, słuchajcie, pora na jakieś meczyki chyba, no to na to wychodzi, że trzeba coś zagrać dzisiaj. Jesteśmy w lidze czwartej, dokładnie, jesteśmy w lidze czwartej. Generalnie, jak sami widzicie, też postanowiłem zrobić Taliszkę. Zrobiłem go dlatego, że oczywiście dostał informa, więc się zagridował, co było logiczne, że go zrobię, no bo taka karta to praktycznie za darmo mi wyszła. Zrobiłem też pana Sulemana. Wygląda całkiem solidnie. 4-4. Myślę, że z ławeczki będzie całkiem okej. Okay. I co? Locatelli. Locatelli się zagridował do 84, więc nie zdrożał cały czas, ale raczej nie będę go sprzedawał, aczkolwiek no mówię, no kiedyś dobiję te 70 tempa, wierzę. No, mam oponenta. Taliszka, Jezus, okej. Okay. Cała Brazylia. Po prostu. Cała Brazylia. Nie ma tu nic, co można innego powiedzieć. No dobra, to co? To lecimy, słuchajcie. Debiut Pogby na YouTubie. Mam nadzieję, że jakoś sobie tam poradzi. Fekir, ładny kółeczko, Pogba, jakieś fajne podanie dla widzów, Correa. O, ale co porobił. Oj. O, Alan, to już solowa akcja pana Correa tu leciała. O, nie ma spalonego, Chiesa nie palisz, na pewno, nie? Chiesa! O! Dośrodkowanie na Paulo Dybale, to... Dobrze! Jakim cudem to przeszło? W sensie, jakim cudem żaden obrońca nie wybił tej piłki, nie mam pojęcia, ale okej, 1-0. Przyjmę, no potrzebujemy... Trzeciej ligi chyba, nie? Dobrze, Upamecano. Właśnie Upamecano kupiłem przy okazji, warto wspomnieć, bo...
o tym nie mówiłem, broni Castells, bo po prostu idealnie się wpasował w tę obronę, bo będzie zgranie z Twardzieszego, z Hernandezem, z Lacroixem, oczywiście silne połączenie, no i z Pogbą, także no ci Francuzi, no bardzo pomocni. Trafili. Oj, to będzie bramka. Wow, prawie nie trafił, ale jest, 1-1 niestety. Jup. O, Upamecano, chłopie. Piękny jest. I Upamecano. No to drugi Lacroix tak naprawdę. Oh no, oh boy. Upamecano, nie no. On z Lacroixem myślę, że będą pomocni w lidze weekendowej, tak mi się wydaje. Dobra, także remisik do pierwszej połowy. Aczkolwiek wydaje mi się, że więcej z naszej strony było jakichkolwiek strzałów, prób. No jednak podobnie, aczkolwiek nie wiem, zawsze mi się wydaje, że ja robię więcej. No nic, możemy zmiany zrobić. Możemy wprowadzić Taliczkę, bo jeszcze nim nie grałem po upgrade'zie, więc damy go zamiast Dybali i pana Sulemana, raczej nie wiem, się go czyta, zamiast Kiezy. To się może zakończyć, kurczę, bramką, ale Castells takie rzeczy łapie po prostu, no to łapie i tyle, no. Nie, Vinicius, jak się tutaj rozpędził, matko boska, spokojnie, panie Viniciusie. Taliczka ładnie wybiega, okej. Okay. Tam widzę, że jest Fekir na przedpolu, do niego mam pomysł zagrać, podanie do to nie jest Dembele. To jest Sulemana i dlaczego to nie jest gol? Dlaczego to nie jest gol? Gdyby to był Kieda, to pewnie by to już wpadło, no. O nie. O nie. Oj, panie Rafinha. Nie ta noga. No nie jest tak, że słuchajcie, dzielimy się, nie wiem czym się dzielimy z przeciwnikiem, ale jest remis, także niestety mecz nie był jakiś mega ciekawy. Co mogę wam kurczę powiedzieć? No gość grał troszkę lepiej w drugiej połowie. Generalnie najlepszym zawodnikiem był Castells, co raczej... Już raczej mało kogo dziwi, bo on ostatnio non-stop nam ratuje dupę. Zagrałem sobie oczywiście jeszcze jeden meczek. Niestety nie mogę zrobić żadnego SBC, bo już żadnego nie ma, więc chciałbym, ale niestety się nie da. Ważne mecze dopiero będą za parę godzin, także jeszcze sobie zagramy od razu jeszcze jeden meczek. Proszę Państwa, ostatni mecz na dzisiaj. Zobaczmy, czy będzie ciężej niż ostatnio. Messi. O kurde, był tam Messi, był tam też Griezmann, wants to watch. Może być troszkę ciężej, ale full focus i powinniśmy dać radę, myślę. Tak, spokojnie. Lewa noga, fineska. To miało potencjał. W sumie uderzanie finezek w tym meczu będzie miało sens, bo na was nie jest jakiś mega wysoki. Więc teoretycznie szanse na to, że fineska wpadnie, są o wiele większe, aniżeli gdybym strzelał z jakimś Castellsem czy coś. Także trzeba będzie na to zwrócić uwagę. Griezmann. To się skończy bramką. Mam nadzieję, że nie. Chyba niestety. Messi, Castells to broni. Właściwie, że to była prawa noga, ale to... Castells to broni. Fede Chiesa. Szybciutki. To jest jeszcze Jorente, który mnie goni. Gościu, skąd masz pieniądze na takie rzeczy? O, czy to jest podanie do Kiezy? To jest podanie do Kiezy, ale niestety. To był strzał oddany, nie? Zawsze coś. Oj, to jest Messi. Chyba, że Castells to obroni. No byku, oczywiście, że to obroni. Pogba. Dlatego warto mieć pana Pogbę w składzie. On, najlepsze jest to, że jego wytyczne są takie, że on nie powinien grać w ofensywie, ale jednak pamiętam, że longshoty Pogby to jest to, co go po prostu cechuje tak naprawdę, nie? To jest gość, Messi na czerwono z prawej nogi. Może ktoś mu powie, że Messi jest lewonożny, bo ja nie wiem, czy goś zdaje sobie sprawę, czy chyba nie za bardzo. Także okej. Wygrywamy 1-0 do pierwszej połowy. Wiadomo, nie cisnęliśmy jakoś dużo, ale no hej, swoje sytuacje wykorzystaliśmy. Oj, ależ błąd z mojej strony, to musi być bramka chyba niestety. Chyba, że to jakimś celem obroń kasy. Nie, dobra, nie wiem, on jest za dobry. To już powoli zaczyna być przerażające, jak bardzo dobry jest Castells, naprawdę. Przydałaby się bramka 2-0, nie ukrywam, bo coś to... Zaczyna gość powoli mocniej cisnąć, także jakieś 2-0 by tutaj na pewno by mnie bardziej uspokoiło. Zobaczmy, Mendy tutaj jeszcze jest, Dybala, nie no, Mendy'ego przejść, no to... Może być ciężko. Dośrodkowanie, może jakimś cudem... O, Fekir, siema. W sensie, mógł strzelić z lewej. Te fakty są takie, że Fekir mógł na spokojnie uderzyć z lewej, po prostu jakimś fałszem czy coś. Nie wiem dlaczego z prawą nogą postanowił uderzyć. Jest słupek i prawdopodobnie ten słupek zaraz się zemści, co jest bardzo, bardzo możliwe. Że dosłownie w tej akcji padnie bramka na 1-1. Co robił Cuadrado? W sensie, jeśli to nie zostanie naprawione w najbliższym patchu, to naprawdę źle widzę ligę weekendową w tym tygodniu, bo zaraz wam pokażę w powtórce, o co mi chodzi. Co robi Cuadrado w tym? W sensie, to jest moment, kiedy jestem bezradny, bo nie jestem w stanie nim kontrolować, więc to jest wina po prostu tego, że EA jakimś cudem nie zrobiła tak, że nie naprawiła tych obrońców i oni
zamiast sprawiać, że zawodnicy mają być na spalonym, to oni biegną po prostu bieg za Messim specjalnie, żeby nie spalił. On zrobił wszystko, żeby Messi nie spalił. To jest dramat. To musi być naprawione. No po prostu nie widzę. To musi być naprawione. No sorry, no to jest kryminał, że takie coś w ogóle istnieje w tej grze. No ale nic, no przegrywamy niestety ten mecz. Mam nadzieję, że będziemy w lepszych humorach jutro. Mam taką nadzieję. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie, do usłyszenia.